On nie umarł. On tu cały czas jest. W każdym z nas. Mistyczne bycie. Skinienie palcem. Obecność ciebie. Bo kim? Cały czas jest mowa, jak nie o tobie. Co by się stało, gdybyś nagle utracił wszystko? Siebie, bycie, obecność, swoje życie, rodzinę, znajomych, wszystko co posiadasz. Może nagle okazałoby się, że warto jest docenić to, co się już ma teraz. No bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny. W każdej chwili możemy umrzeć. I często zapominamy. Jakby to było, jakbyś nagle umarł. Bierzemy nasze życie za pewnik. Wiecie, przyjechałem tutaj, do domu, do rodziny. Tęskniłem, bardzo tęskniłem. I choć często zdarza mi się kontemplować własną śmierć, bo uważam to za jedną z najbardziej inspirujących rzeczy, jakie człowiek może robić, to nieraz wciąż zadziwiam samego siebie. Bo o ile wydaje mi się, że nie jestem przywiązany do niczego, tak życie często pokazuje mi, że jednak do czegoś jestem przywiązany i moja codzienna praktyka medytacji pozwala mi pogłębić kontakt ze sobą, ale również pozwala mi odpuścić wszelakie przywiązania, jakie nazbieram w ciągu dnia. Przywiązania do ludzi, do rzeczy, które robię, nawet do YouTube'a. I wiecie, gdy usuwam to przywiązanie, to nie jest tak, że ja olewam ten temat, olewam moich znajomych czy swoją twórczość. Nie, dzięki temu jeszcze bardziej kocham moich znajomych i moją rodzinę, a moja twórczość nabiera takiej głębi, bo nie przywiązuję się do niej osobiście i pozwalam, aby moja autentyczna część, ten pierwiastek twórczy, żeby on działał, żeby on był aktywny, aby był autentyczny i prawdziwy, aby nie przywiązywał się do popularności, lajków, wyświetleń, komentarzy, ale żeby był taki, jaki jest, nawet jeżeli wydaje mi się, że czasami nie jestem gotowy, żeby poruszyć jakiś temat albo żeby o czymś opowiedzieć, to wiem, że w każdej chwili moje życie może się skończyć i zostawiam je w takiej pozycji, aby być gotowym na to, aby być tym, kim jestem. To uczy mnie akceptacji, ale również takiej wewnętrznej pokory i wdzięczności zarazem i jednocześnie dostępu do tych zasobów inteligencji, którymi dysponuję na daną chwilę. Bo kontemplować może każdy, bez względu na wiedzę, chociaż wiedza potrafi dać nam tą mądrość, tą inspirację i wskazówkę, aby zwrócić na coś swoją uwagę. Tak jak doświadczenie potrafi nas czegoś nauczyć. Wiecie, przekonania się zmieniają. W tym roku jestem takim człowiekiem, za rok mogę być inny. Nieraz spoglądam na swoje nagrania z przeszłości. Wiecie, bo to jest jeden z moich sposobów na to, aby dokumentować swoje życie i widzieć, w jakim miejscu jestem. To jest też porównywanie się do siebie, bo uważam, że to jest zdrowe porównywanie siebie. Inaczej jest, jak porównujemy się do innych i wydaje nam się, że oni posiadają coś, czego nam brakuje, albo że oni są szczęśliwsi od nas. Ale szybko możemy zdać sobie sprawę z tego, że każdemu zawsze czegoś brakuje i każdy może mieć takie samo poczucie, że komuś brakuje tego, co ty masz, a ty myślisz, że tobie czegoś brakuje, a ktoś to już ma, tak? I to jest takie, wiecie, koło. Brakowało mi tego. Tego okna. Wiecie? Dużo czasu spędziłem w tym oknie, siedząc w tym oknie. Patrząc w księżyc, słuchając deszczu, który pada. Piękne wspomnienia. Piękne wspomnienia. Był taki moment w moim życiu, gdy bardzo zagłębiałem się w duchowość i czułem tą wewnętrzną pustkę. Nadal ją czuję. Ona cały czas we mnie jest, tylko wypełniła się miłością.
i mętną świadomość tej pustości wewnętrznej. Odkryłem w tym niepodzielność z innymi ludźmi i głęboką, mógłbym powiedzieć taką, chciałem nazwać to pokorą, ale to jest współczucie do siebie i do innych ludzi, ale też takie głębokie połączenie się z warstwą moich uczuć. Wiecie, bo to jest ta kwestia rozdzielania czegoś. Mamy uczucia, mamy intelekt, mamy rozum, mamy nasze ego, mamy doświadczenia, mamy przekonania, ale gdzieś w głębi nas to wszystko się ze sobą łączy i buduje taki koktajl. Wiecie, to jest też ten powód, dlaczego tworzymy, wydalamy z siebie to wszystko, co w nas siedzi, tak? Albo dlaczego człowiek idzie na psychoterapię, bo też chce poznać siebie i może to się rozwiązać w sobie. I kontemplacja jest taką też trochę autoterapią ze sobą. I myślę, że jednym z takich ważniejszych pytań w życiu jest pytanie, co chcę zrobić, zanim umrę, albo co by było z moim życiem, gdybym miał umrzeć jutro, albo co gdybym już teraz umarł, co gdybym umarł dla tej chwili, co gdybym tu i teraz dał z siebie wszystko, tak jakbym miał jutro nie żyć. Może dałbym z siebie więcej, niż mi się wydaje, albo nie bałbym się czegoś. Nigdy nie wiadomo, do czego skłoni nas refleksja. Życie ma wiele tajemnic, wiele zagadek. To jest piękne. Teraz, jak to mówię, to jest piękne dla mnie. Każdego dnia odkrywam to piękno na nowo. Jestem wdzięczny, że mogę nagrywać te wideo. Gdyby miało nie być jutra, ta myśl w tej chwili się pojawiła u mnie. Co byś zrobił, gdybyś miał umrzeć jutro? Może sięgnąłbyś za telefon i zadzwonił do jakiejś bliskiej ci osoby, którą kochasz, albo która jest dla ciebie ważna. Albo zrobiłbyś całkowicie co innego. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.